Warszawa przeżyła dzisiaj gorący dzień. Ale właściwie przeżyło ten gorący dzień samo miasto, gdyż specjalnie częste dzisiaj były naloty. Ja znowu, proszę Państwa, nie miałem możliwości napisania tego, co mam mówić i dlatego będę improwizował z tym nieznośnym swoim powtarzaniem ciągle słowa prawda. Prawda, ale to Państwo muszą mi wybaczyć. Otóż naloty rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 5 rano. Rozpoczął ją samolot rozpoznawczy niemiecki. No i pod złą datą dla siebie, a pod dobrą wróżbą dla nas, gdyż od razu został zestrzelony. W ciągu całego dnia po tym pierwszym nalocie powtarzały one się kilkakrotnie w dużym nasileniu. Potem cały szereg było drobnych nalotów. Razem było tego 13-14 nalotów, w których brało udział ponad 70 samolotów niemieckich. No, efekt niewielki, dlatego że poza pożarami powstałymi z bomb zapadających, które wzbudzili w budynkach zresztą nie wojskowych, żadnej poważniejszej szkody nie potrafiły nam wyrządzić, natomiast poniosły bardzo ciężkie straty. Stracić 15 samolotów w ciągu jednego dnia nad Warszawą, to nawet i tak liczne lotnictwo jak armię niemiecką musi dobrze kosztować. 5 samolotów opadło w samym mieście, na terytorium miasta, a reszta 10 poza miastem. No nic bezkarnie, jak do tej pory, nie uchodzi Niemcom. Na froncie natomiast, na froncie już ściśle wojskowym, cały dzień przeszedł prawie spokojnie. Dopiero pod wieczór rozpoczęło się natarcie na Marymoncie, ale natarcie poprowadzone niewielkimi siłami, raczej o charakterze rozpoznawczym, z plutonem czołgów nieprzyjacielskich, z poparciem piechoty. Natarcie oczywiście zostało odparte, z tego plutonu czołgu biorących udział dwa zostały na przedpolu. Ustrzelił je i rozłożył porucznik Lewy. Nomen omen, ale L okreskowane W na końcu. Mówiłem, że na początku, że Warszawa przeżyła dzień gorący. Był gorący, ale przede wszystkim był głośny. Już zdążyli się przyzwyczaić warszawianie do huku eksplozji bomb, do szczekania karabinów maszynowych, ja z gotu właściwie, do trzasku naszej artylerii przeciwlotniczej i już w charakterze tego ognia się orientuje. No, teraz zmieniły się warunki. Warszawa stała się pierwszą linią walczącą i weszły elementy ognia, których przedtem nie było, a więc wkroczyła artyleria, która bardzo wiele daje hałasu, bo przecież najpierw wystrzał artyleryjski, a później eksplozja pocisku. I ponadto artyleria własna i artyleria nieprzyjacielska. Więc oczywiście huku bardzo dużo. I do tego warszawianie muszą się przyzwyczaić i muszą nauczyć się rozróżniać pochodzenie tego huku. Więc jeżeli zaczyna grać nasza artyleria, jeżeli zaczyna ostrzeliwać pozycję nieprzyjaciela, zgrupowania czołgów, czy też natarcie piechoty, to nie należy, prawda, uciekać do schronów, chronić się, nie należy brać tego za nalot samolotów i wybuchy bomb, bo to po prostu bije nasza własna artyleria. Można poznać to po bardzo charakterystycznym dźwięku tego huku. Mianowicie ta artyleria, która stoi za nami, czy to polska, czy inna, prawda, ale i z bliska. Zresztą nasze dzieła mają specjalny charakter huku. Ma specjalny swój ton. Jest to taki ton dźwięczny, taki jędry i taki trochę przeraźliwy. Otóż to jest właśnie nasza artyleria. I należy oczywiście przy rozpoczęciu ognia przez naszą artylerię być zawsze najlepszej myśli, dlatego że artyleria ten czas rozpoczyna ogień, ażeby bądź powstrzymać natarcie nieprzyjaciela, bądź też, prawda, w jego szeregi
rzucić, prawda, popłoch i zacząć mu tam przeszkadzać, czy też po prostu dać wsparcie naszej piechocie. Także jak zaczyna grać nasza artyleria, to zarówno piechota nasza jest zadowolona na froncie, jak i warszawianie mają prawo być też, mają prawo też do tego samego zadowolenia. Jak artyleria niemiecka bije, no to już do tego zadowolenia tak bardzo nie namawiam, dlatego że ona bije w miasto. Bije granatami. Niewątpliwie to bardzo nieładnie ze strony Niemców, bo biją w miasto. Granaty, które biją w okna, w mur, eksplodują. Przynoszą straty, ale niewielkie na ogół. Deprymują przede wszystkim moralnie. Nie należy się przede wszystkim bardzo się tym przejmować. Pocisków tych stosunkowo jest niewiele. I one się rozbijają o ściany domów. Są to pociski, które wybuchają bardzo szybko. Po przebiciu ściany już taki pocisk się rozrywa. Nie ma tej siły kruszącej, burzącej, którą mają bomby. Także mamy rzeczywiście teraz cały szereg tych głosów, tych huków, tego piekiełka liniowego, a więc artyleria przeciwlotnicza, karabiny maszynowe, bomby lotnicze, własna artyleria, nieprzyjacielska artyleria. No to chyba wystarczy. Proszę Państwa, na samym froncie mówiłem, co się działo, o akcji. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć, jak się tam czuje nasz żołnierz. Byłem znowu dzisiaj na jednym z odcinków, jako że wypada, aby propaganda się również zainteresowała osobiście, co się dzieje na odcinku bezpośrednio frontowym. No a przede wszystkim, żeby sprawdzić, czy warszawianki dotrzymują swoich obietnic i opiekują się żołnierzami. No i muszę, proszę Państwa, stwierdzić, że pod tym względem jest nadzwyczajnie. Żołnierze mają się bardzo dobrze. Warszawianki przynoszą im w oznaczonych godzinach jedzenie. Przynoszą humor, wesołość, piosenkę. I po prostu żołnierz nie ma dość słów na wyrażenie swojej wdzięczności. Armia z narodem, naród z armią jest w tym wypadku, to nie jest puste słowo, jest to zespolenie całkowite i możemy być tego naprawdę dumny. Jest pod tym względem bardzo dobra sytuacja. Tam, gdzie, prawda, tego nie ma, tam, gdzie, przypuśćmy, jest jakiś oddział stojący w takich domach, gdzie wszyscy się ewakuowali, to staramy się, ażeby z dalszych nieco domów była ta opieka zorganizowana. Zresztą nie potrzeba tutaj specjalnie organizować, bo ona idzie samorzutnie. Samorzutnie inicjatywa pod tym względem jest całkowicie po stronie ludności i inicjatywa jest później ta realizowana. Cóż dalej, proszę Państwa. Otóż w tych walkach, jakie prowadziliśmy wczoraj, dzisiaj, mamy jeńców. To, co jeńcy zeznają, to są rzeczy więcej niż charakterystyczne. Otóż wszyscy jeńcy, którzy zostali wzięci wczoraj i dzisiaj, wszyscy zgodnie stwierdzają, że nic im nie wiadomo jest, jakoby III Rzesza prowadziła wojnę z Niemcami i z Anglią. Robią wielkie oczy. Z Francją i z Anglią robią wielkie oczy. Nic o tym nie wiedzą. Wiedzą o tym tylko, że mają wojnę od sobie taką lokalną z przeciwnikiem polskim, z Polską. I są bardzo zdumieni, gdy im się pokazuje pisma niemieckie z kraju, gdzie im jednakowoż już kraju nie można było utrzymać tych wiadomości, pod korcem, z których wynika, że Rzesza niestety, ale prowadzi tę wojnę z Francją i z Niemcami. A oni są od 10 dni na froncie, poszli przed wybuchem tej wojny z Francją i z Anglią, no a kierownictwo armii postarało się, ażeby się oni nie dowiedzieli o tym. To bardzo charakterystyczne, że cały tydzień już trwa wojna z Anglią i Francją,
i jednostki operujące na froncie polskim nic o tym nie wiedzą. A więc jak niezmiernie zależy na tym kierownictwo armii, ażeby ta wiadomość stosunkowo jak najpóźniej przyszła do świadomości walczącego na froncie polskim żołnierza. Żołnierz ten, jak wiemy, posuwa się dzięki swojej przewadze broni pancernej i lotnictwu naprzód. Charakter tego posuwania jest dość szybki, dla nich nawet taki szybki, że byli przekonani, iż Warszawa winna paść w dniu wczorajszym. W dniu dzisiejszym. Wczoraj radio Königsberg, Kulewiec, podawało, iż w dniu dzisiejszym nastąpi uroczysty wjazd kanclerza i Führera Hitlera do Warszawy, gdzie Hitler miał, wczoraj mówił, spożyje śniadanie. No jakoś tego śniadania nie zjadł. Ciekaw jestem, czy dlatego, że się nie mógł zdecydować, czy je zjeść w Ziemiańskiej na Mazowieckiej, czy u braci Studnia, czy w Piccadilly. W każdym razie nie zjadł. Jak byli pewni tego, że Warszawa jest w ich ręku, że on to śniadanie musi zjeść, dowodzi inny fakt. Otóż dzisiaj o godzinie 17 na wprost barykady przeciwczołgowej na ulicy Grójeckiej zatrzymało się naraz silne, z dalekiej drogi idące auto niemieckie. Wiara wyskoczyła do wozu, do środka, patrzą kto, a tam oficer niemiecki, podporucznik i sierżant. Niesłychanie speszonymi, po prostu głupimi minami. Co się okazało? Jest to oficer zaopatrzenia, który na żądanie swego dowództwa miał przywieźć dla tutejszej dywizji przeciwko Warszawie walczącej cały szereg zamiennych części do czołgu z bazy swojej, z operacyjnej, z Kamieńska pod Piotrkowem. Dali mu te, prawda, najważniejsze części zamienne, które się zużyły dla czołgów, dali mu to w kilka skrzynek, zapakowali do dużego auta osobowego, dali mu sierżanta i marszutę. Kamieńsk, Warszał. Pojechał, no i stanął na Grójeckiej i niezmiernie był oburzony na swoje dowództwo za taką niesolidność. Teraz, proszę Państwa, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o dywersantach. Niewątpliwie mamy z nimi do czynienia, ale nie trzeba pod tym względem wpadać w przesadę. Tutaj będę musiał się zwrócić troszeczkę do warszawianek, aby nie przesadzały. Bo ciągle są telefony do radia pod moim adresem o tych zatrutych cukierkach, o takich różnych tego rodzaju dywersyjnych akcjach zakrojonych na wielką skalę. Nie mieliśmy do tej pory ani jednego dowodu, który by świadczył, że rzeczywiście te zatrute cukierki, te bombonierki i inne przyjemne rzeczy są rozrzucane. No może tam lotnik jaki, prawda, czyli obserwator, też człowiek, też musi zjeść, prawda, i palić papierosa i wyrzucił jakieś pudełko, no ale żeby z tego powodu robić tę wielką akcję, nie należy przesadzać. Natomiast należy uważać na rzeczy poważniejsze. Więc na przykład dzisiaj na jednej z ulic odezwał się głos przy budowie tych okopów przeciw i tych zapór przeciwczołgowych, że już nie potrzeba tego robić, że to zasypywać ziemią. No, zbyt grubo to była robota szyta, bo czy należy rozkopywać z powrotem te zapory, czy też je właśnie zasypywać ziemią, żeby je wzmocnić, no to my chyba lepiej wiemy, i Warszawa zostanie w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie o tym zawiadomiona, także nie będzie żadnych wątpliwości, czy mają być, prawda, dalej roboty prowadzone. Nie. Do tej pory nie było odwołania i muszą one być prowadzone i dalej będą prowadzone. Po
Poza tym jeszcze kilka słów chciałbym powiedzieć o dywersantach takich prawdziwych, niewątpliwych, którzy są zrzucani samolotu. Mamy już ich kilku w ręku. Może więcej niż kilku. Otóż proszę uważać na ludzi, którzy mają wygląd takich dzikich poleszuków. No, wywiad niemiecki wyobraża sobie mniej więcej przeciętnego Polaka, jak właśnie takiego zarośniętego poleszuka. I go odpowiednio charakteryzuje. Jest to taka prymitywna charakteryzacja, bo taki pan jest zarośnięty, taki niegolony ze 2 tygodnie i ubrany w trepy takie drewniane, których nie wiem, czy na Polesiu chodzą, bo na Polesiu to są łapcie noszą, a w ogóle w Polsce takich trepów drewnianych, nic związanych sznurkiem takim dość grubym, nikt nie nosi. Ale oni wyobrażają sobie widocznie, to jest narodowy strój Polaków i tak ich ubierają. Następnie takiego niezdecydowanego koloru spodnie i burkę grubego materiału, to jest dość świeżego materiału i widać, że niemieckiego, bo bardzo lichego. Widać po prostu na oko, że to jest lichy materiał, że w Polsce takiego, przepraszam za wyrażenie, świństwa się nie wyrabia. Otóż i to też taki związany sznurkiem jest ten taki kubrak, gość jest zarośnięty i sprowadza się ich do nas, mamy już ich kilkunastu. Pokazało się jeden, drugi po rozebraniu, pręgi mieli zupełnie wyraźne na ciele, pod ramionami, pod, prawda, na udach pręgi, prawda, od spadochronów, które muszą zostawić ślady na kilkanaście czy więcej godzin. Ten szczegół jest zupełnie, dowody zupełnie niezbite, prawda, że to był gość rzucony samolotu. No i ta charakteryzacja, która miałaby im pozwalać na wmieszanie się w tłum i wykonanie ich zadania. Otóż ponieważ takich dywersantów mamy już w ręku swoich kilkunastu, ponad 10 w każdym bądź razie, więc proszę uważać na tego rodzaju typki i doprowadzać je natychmiast. Nie stwierdzono do tej pory, żeby byli dywersanci rzucani samolotu, przebierani w mundury żołnierzy. Nie stwierdzono. Natomiast ten typ, o którym mówiłem, został stwierdzony niewątpliwie i na to należy zwracać uwagę. To jest, proszę Państwa, wszystko, co chciałbym powiedzieć o sytuacji z dnia dzisiejszego na froncie warszawskim i o szczegółach związanych z przeżywaniem wojny na naszym froncie dnia trzeciego. Codziennie o godzinie 11 wieczór będę Państwu w Warszawie komunikował o wydarzeniach całego dnia. No i dobranoc.